Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę. Czytając dzisiejszą Ewangelię i wyciągając z niej najprostsze wnioski, możemy zrozumieć, że bycie opętanym polega tak naprawdę na tym, że nie można wypowiedzieć chwały Boga, na tym, że nie ma się słowa. Zaraz po tym, jak Jezus wyrzucił złego ducha, niemy zaczął mówić, wypowiadać słowa. Jak wiemy, na początku było Słowo i wiemy, że Słowem Boga był Jezus Chrystus. Jeżeli brakuje nam słowa, jeżeli jesteśmy niemi, to tak jakbyśmy nie mieli Jezusa, jakbyśmy byli we władaniu złego ducha. Dlatego warto codziennie otwierać Słowo, szukać Słowa, kochać Słowo, bo Jezus jest Słowem. Czytajmy Słowo, a nie grozi nam, że będziemy mieli złego ducha, bo zły duch bardzo boi się Słowa, to znaczy obecności naszego Pana. Do zobaczenia jutro. Dziękuję.